Witamy Państwa i zapraszamy na niezwykle ciekawie zapowiadający się piłkarski mecz. Spotkanie komentować będą Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Dziś pokażemy Państwu kolejne starcie Ligi Weekendowej FIFA Ultimate Team. Ciekawe, co dziś pokażą oba zespoły. Już nie mogę doczekać się tego meczu. Tak, miejmy nadzieję, że będziemy To może dać prowadzenie. I mamy pierwszą bramkę w tym meczu. Szybko zaczęli kanonadę. Zastanawiam się, czy równie szybko padną kolejne gole. Czy raczej opadną emocje i siądzie tempo tego pojedynku. To był wspaniały solowy rajd, zakończony precyzyjnym wykończeniem. Pokazał, na co go stać, jeśli zostawić mu trochę miejsca. Nie dał się zatrzymać. Obrońcy bali się faulować, a on błysnął techniką. 1-0. Przewaga nie jest bezpieczna. Cristiano Ronaldo. Juan Cuadrado. Ma sporo możliwości. Dybala. Zaraz może być remis. Ter Stegen popisał się refleksem. Wspaniała interwencja. Dybala dogrywa z rzutu rożnego. Ma miejsce, żeby zacentrować. Costa. Mogą ich teraz skontrować. Niechlujnie rozegrali tę kontrę. Zbyt łatwa strata. Sędzia szybko zdecydował się użyć gwizdka. Jak to się skończy? No, jeszcze na dobre nie zaczęli, a już mamy żółtą kartkę. Brzydko rozpoczął nam się ten mecz. Dybala. Luis Muriel. Sergio Ramos przyjmuje tym razem bez faulu. Cristiano Ronaldo, strata piłki. Ale wspaniale teraz! Tak, tak, piłka w siatce! Bramka po takim strzale! No, akcja, stadiony świata! Strzał niemal idealny! To jest piękne w tej grze! Ni stąd, ni zowąd! Mamy jednego z najpiękniejszych goli w sezonie! Cóż to było za uderzenie? Bramkarz nie spodziewał się strzału, ale skoro umiejętności na to pozwalają, to czemuż strzelec miałby nie spróbować? Wyrównali w tym spotkaniu. Można powiedzieć, że gra rozpoczyna się od nowa. Goal for the visitors. Number 14, Joseph Felicity. Lionel Messi znakomicie teraz rozczytał zamiary przeciwnika i inteligentnie przechwycił piłkę. Będzie teraz wyrzut z autu. Griezmann. Dembele. Urwał się obrońcy. Mogło być bardzo groźnie, ale obrońca w porę interweniował. Ładne wybicie, szkoda, że niedokładnie i przeciwnicy... Cristiano Ronaldo! Jest bramka! Proszę tylko spojrzeć na tę radość kibiców na trybunach. Wynik 2-1 jeszcze o niczym nie przesądza. Świetnie minął teraz obronę. Piłka w grze odbita przez Handanowicza. Tym razem piłka pewnie łatwo wychwycona, ale poprzednia interwencja to był pokaz najwyższych umiejętności bramkarskich. Bardzo trudny do obrony strzał, ale instynktowna reakcja naprawdę mogła się podobać. Rzutka nie do... Chodzi do partnera. Dobre ustawienie obrońcy. Zobaczmy powtórkę bramki, dzięki której prowadzą. Krótko rozegrany róg. Cuadrado. Miralem Pjanić. Griezmann odebrał czysto piłkę. Wychodzą do kontrataku. No, wyglądało groźnie, ale nie wyszła im ta kontra. Juan Cuadrado. Świetnie teraz na wolne pole. I wyrównanie!
widowisko dopiero nabierze rumieńców. Z pewnością mecz zrobił się w tym momencie jeszcze ciekawszy. Myślę, że wielu kibiców się ze mną zgodzi. Cuadrado, Dybala, Ilicic. Niestety strata piłki. Ma piłkę, co teraz zrobi? I proszę, udało się. Znów przy piłce. Muriel! Pewna interwencja bramkarza. Nie dał się zaskoczyć przeciwnikowi. Rywale najwyraźniej liczyli na jego dekoncentrację. Cóż, nie tym razem. I tak oto oddaje strzał. Ofiarna interwencja. Strzał został zablokowany. Jest szansa na kontratak. No niestety, nieudany ten kontratak. Spalony! Szkoda tej szansy. Ale szpek, spalony! A byłaby taka piękna okazja do strzału. I to w takim momencie. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Bardzo ładne podanie. Piłka za plecy obrońców. Sięgnął to, ależ się musiał wyciągnąć. Naprawdę coś niesamowitego. Widziałem już piłkę w siatce. Pole karne, będzie ciężko. Dośrodkowanie ładne, ale co z tego, skoro niedokładne? Mogą teraz skarcić rywali. Patrzy, czy ktoś nie jest lepiej ustawiony. Czy będzie prowadzenie? No, mogli tę kontrę Tak, gol! Bardzo pięknie, piłka wpada w dolny róg. To wymagało wiele precyzji. Pięknie przymierzył, bramkarz mógł tylko patrzeć, jak piłka wpada do siatki. Ach, ale stał się przelobować. Tak, to była dobra decyzja o strzale. Jest 3-2, a to oznacza, że będziemy dzisiaj świadkami zaciekłej walki. Znakomity zwód, pewnie mija obrońcę. Będzie chyba podawał. Ach, miejsce na centrę. Wycofują piłkę, dobre podanie. To może być wyrugająca bramka. Poprzeczka i piłka poza boiskiem. Centymetry niżej i mogliśmy mieć bramkę. Golkiper miał sporo szczęścia. Messi. A teraz przy piłce Cristiano Ronaldo. Udaje mu się zabrać piłkę bez faulu. Był faul i rzut wolny. Dembele oddaje piłkę rywalowi. Co teraz wymyśli? Muriel! Nieudany strzał. To nie było dokładnie to, o co mu chodziło. Pomysł niezły. Takie strzały mogą się podobać, o ile wszystko pójdzie dobrze. Tutaj nie wyszło nic, tylko piłka gdzieś poza boisko. Messi stara się zbliżyć do bramki przeciwnika. Dalbert świetnie teraz dostrzegł partnera. Douglas Costa. To musi być bramka. No, uchronił przed stratą bramki Ter Stegen. Pjanić w pole kar. Świetnie piąstkuje. Zobaczymy, co teraz zrobi. Douglas Costa. To może być wyrównanie. I tak! Tak jest! Mamy bramkę wyrównującą. Czy to odmieni losy spotkania? Nie zdziwiłbym się, gdyby poszli za ciosem. Mogą przechylić szale zwycięstwa na swoją korzyść. Dzięki właśnie temu wykończeniu. Przy piłce Cristiano Ronaldo. Przejęli piłkę. Cuadrado. Prostopadłe podanie. Będzie groźnie. Mknie z piłką na bramkę. The fourth official has indicated there will be a minimum. Może być groźnie po tym prostopadłym podaniu. Dalbert. Dobry pressing, odebrał piłkę.
Piłkę dogrywa w szesnastkę Dembele. Daleko wybijają. Pjanić. Pjanić dynamicznie posłał piłkę na dobieg. Wszedł teraz w pole karne. Rezultat do przerwy 3-3. A jak twoim zdaniem zagrał Cristiano Ronaldo w pierwszej połowie meczu? Świetny występ, dwie bramki. Szkoda tylko, że obrona się nie spisała i po pierwszej połowie zaledwie remisują. I druga połowa meczu Ligi Weekendowej Mistrzostw Fut. Ruszyli. No, jestem ciekaw, jak trenerzy zareagują na boiskowe wydarzenia. Przerwa w meczu często sprawia, że obraz gry zmienia się dramatycznie. Ależ przeczytał to jak profesor. Antoine Griezmann cały czas przy piłce. Czy będzie prowadzenie? Tak, jest gol, ależ tutaj się zrobiło ciekawie. To mógł być kluczowy moment spotkania. Teraz rywale będą musieli się przegrupować, zagrać zupełnie inną piłkę. Taki jest futbol. Rywale częściej byli przy piłce, stwarzali sytuację, ale właśnie stracili bramkę. Cóż, nie zmienia to jakoś diametralnie sytuacji w meczu. Może też podziała orzeźwiająco na obrońcę. Co za mecz! Jest 4-3. Wszystko się tutaj może jeszcze zdarzyć. Costa. Luis Muriel. Messi. Ależ ich przechytrzył, znakomita okazja. Dembele! Nie wierzę, obronił. Tak, to jest naprawdę niesamowite. Z rożnego, krótko, do czekającego kolegi. Co teraz zrobi? Sergio Ramos! Oj, tym strzałem postraszył gołębie na stadionie. No, błąd, strata. Ronaldo przy piłce! Wspaniały refleks Handanowicza! Doskonale to wyjął! Znakomita interwencja. Niebezpieczeństwo zażegnane. Dembele świetnie zablokował to uderzenie. Rozpoczynają kontratak. Może teraz pociągnąć akcję do linii końcowej. Aj, słabe wybicie obrońcy. Wciąż jest zagrożenie. Po przejęciu jest szansa na szybki atak. No, niestety, rywale przerwali ten kontratak. Juan Cuadrado. Malki. Luis Muriel. No i sędzia zastosował przywilej korzyści. Sergio Ramos chce zabrać piłkę rywalowi. Neymar. Sané. Muriel! Jest! Bramka dająca wyrównanie! Naprawdę ciekawie nam się tu zrobiło. Czekamy na rozwój wypadków, bo że jeszcze będzie się tu działo, nie wątpię. Przy piłce Ronaldo. Nieporozumienie i strata piłki. Dobrze, w tempo, będzie szansa.
Douglas Costa. Okazja Costy. Zupełnie niecelnie, ale szkoda tej okazji. Lekkie, plasowane uderzenie, ale potwornie niecelnie. Piłka nieczysto trafiona. Innego wytłumaczenia tu nie widzę. Iličić. Ależ go wypatrzył. No to będzie stuprocentowa szansa. Piłka wybita z pola karnego. Przy piłce Ronaldo. Trochę chyba zbyt pochopnie. Mogli to lepiej rozegrać. Przeciwnik chce wymusić błąd. Słuszna decyzja arbitra. Rzut wolny. Jeszcze 20 minut tego meczu przed nami. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Marki. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Dybala. Czy będzie prowadzenie? Brawo, brawo. Świetnie broni tę trudną piłkę. Iličić. Federico Bernardeschi. Dybala. Bernardeschi. Udaje mu się zabrać piłkę bez faulu. Prostopadle za linię obrony. Messi. Neymar. Neymar jednak traci piłkę. Robert Lewandowski. To może dać prowadzenie. Bramka! I prowadzenie! Dość niespodziewane, dodajmy. Ich dotychczasowa gra nie zachwycała. Wyraźnie brakowało rytmu. Wyglądało to słabo na tle przeciwnej drużyny. Ale teraz chyba wszystko idzie ku lepszemu. Nie mogę wyjść z podziwu. Naprawdę nie mogę wyjść z podziwu. Kapitalna akcja. Piłka jakby przyklejona do nóg napastnika. I niesamowita bramka. Jeśli dalej będzie tak grał, wróżę mu wielką przyszłość. Obrońcy grają dziś fatalnie. Napastnicy obu drużyn imponują skutecznością. Mamy 5 do 4. Świetnie przeda się przez obronę. Świetnie teraz Ter Stegen. Gramy dalej. Iličić. Luis Muriel. Dybala do przodu. Costa. Dybala! Wyrównująca bramka, brawo! Trzeba im oddać, walczyli dzielnie, przeważali i ten gol po prostu im się należał. Brawo za nieustępliwość, może jeszcze jedna akcja, może coś jeszcze im wpadnie. Byłoby chyba sprawiedliwie. I z powrotem mamy remis, proszę Państwa. Widać, że nie chcą pozwolić rywalom zbytnio odskoczyć. Ależ wyrównane jest to spotkanie. Bramka za bramkę, mamy remis. Osiemdziesiąta pierwsza minuta minęła i jeszcze 9 do końca. Douglas Costa. Costa pięknie zagrywa do kolejki. Ter Stegen odbija, jeszcze gramy. Robert Lewandowski. Dobrze teraz odczytał intencję, przejął piłkę. Świetne podanie za plecy rywali. Zostawili mu miejsce na skrzydle. Dybala. To musi być bramka. Ależ gorąca, ależ tutaj się przed chwilą zrobiło niebezpiecznie. Gdyby nie ta interwencja, mielibyśmy bramkę. Bardzo dobre ustawienie i wyczucie intencji strzelającego. No ale od tego właśnie są obrońcy. No przejął, ale nie opanował piłki. Douglas Costa. Iličić. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Ale świetna szansa teraz! Opisowo zmarnowana sytuacja. Miał praktycznie setkę. Mógł zrobić z bramkarzem co chciał, a on poszedł na siłę i fatalnie przestrzelił. Słuszne pretensje kolegów. Tracą piłkę po tym podaniu. Świetnie teraz na wolne pole. Ładnie przechwycił piłkę. Muriel!
Bramka! Udało się, brawo! Taktyka zdała egzamin, a wysiłek nie poszedł na marne. Tym wysokim pressingiem zmusili rywali do błędu, no i ten błąd wykorzystali. Strzelec bramki jest w tej chwili chyba najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Gol w doliczonym czasie praktycznie daje im zwycięstwo. Grali do samego końca i to przyniosło efekt. Zasłużone zwycięstwo. To trafienie może im zapewnić zwycięstwo. Czekaliśmy na dogrywkę, na karne, a tymczasem to może być rozstrzygnięcie. Mecz dobiegł końca. Grał dzisiaj wprost fenomenalnie. Jeden z najlepszych jego występów ostatnio. Wspaniały mecz, świetna postawa i dwie bramki, które walnie przyczyniły się do zwycięstwa zespołu. W pełni zasłużone gratulacje. Jeśli chodzi o grę Lionela Messiego, to może być umiarkowanie usatysfakcjonowany ze swojej gry. Strzelona? Cristiano Ronaldo, strata piłki.